Witam serdecznie posłów Jana Warzechę, Zbigniewa Chmielowca, Fryderyka Kapinosa i Marię Kurowską z Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwość, którzy mają zamiar zadać pytanie w sprawie programu rozwoju retencji na lata 2021-2027 i stanu przygotowań do budowy zbiornika wodnego Kąty - Myscowa. Odpowie na to pytanie przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, podsekretarz stanu w tym ministerstwie, pani minister Anna Moskwa. Proszę uprzejmie pana posła Jana Warzechę o zadanie pytania. Panie Marszałku, Wysoka Izba, Pani Minister. Nasz kraj poprzez zmianę klimatu jest zagrożony deficytem wody. Znajduje się na przedostatnim miejscu w Europie pod względem zasobów wodnych, mierząc wskaźnikiem, który jest ilość wody odpływających z danego kraju na jednego mieszkańca. W Europie jest on średnio prawie 3 razy większy niż w Polsce i wynosi 4500 metrów sześciennych na rok na osobę. Mając to na względzie, rząd Prawa i Sprawiedliwości zaproponował program rozwoju retencji na lata 2021-2027. Jednym z zadań programowych jest zbiornik Kąty - Myscowa, do którego realizacji poszczególne wcześniejsze rządy podchodziły z umiarkowanym zainteresowaniem. Pozytywne decyzje podjęte przez rząd Zjednoczonej Prawicy oraz dotychczasowe działania Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie dają wreszcie nadzieję, że w niedalekiej perspektywie w kilku powiatach i w wielu gminach zmniejszy się zagrożenie powodziowe, w tym głównie dla Jasła, ale i też dla Dębicy i Mielca, a co szczególnie istotne, poprawi się mieszkańcom zabezpieczenie w wodę pitną. Pani minister, na jakim etapie znajdują się obecnie prace przygotowawcze? Kiedy zostanie wydana pierwsza z decyzji administracyjnych, decyzja środowiskowa? Czy podejmowane są przez inwestora działania mające na celu stworzenie warunków bezkonfliktowego przesiedlenia mieszkańców? Czy na ten cel zostały zabezpieczone środki finansowe? Dziękuję. Dziękuję bardzo panu posłowi. Zapraszam panią minister. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Pośle, dziękuję serdecznie za to pytanie. Na ten temat można by mówić dużo więcej niż ten limit czasu przewidziany, ale w skrócie postaram się zmieścić. Rzeczywiście jest prawdą, że w Polsce mamy niską ilość wody na mieszkańca i to jest ta zła wiadomość. Natomiast w tym wszystkim jest też dobra wiadomość. Ciągle mamy niewykorzystany potencjał retencji, czyli zatrzymywania tej wody, którą mamy. I to jest tak naprawdę ten główny problem, dużo ważniejszy niż ta ilość wody, ponieważ z tymi zasobami wody, którymi mamy, jeżeli będziemy nimi dobrze gospodarować, jesteśmy w stanie dobrze żyć. Aktualnie, jeżeli chodzi o tą zdolność retencyjną, którą wykorzystujemy, 6,5 objętości średniorocznego odpływu rzecznego, tej dużej retencji. Możemy zatrzymać ten procent i zwiększyć do 15 tego średniego odpływu rocznego. Przede wszystkim poprzez duże działania, duże inwestycje i temu właśnie służy ten opracowany program przeciwdziałania niedoborowi wody, program rozwoju retencji. To są na chwilę obecną założenia. Przejdziemy następnie do opracowywania już szczegółowego programu. Niemniej jednak już teraz prowadzimy działania związane i konkretne programy związane z retencją. I to są różne inwestycje związane z zasobami wodnymi w Polsce, w większości prowadzone przez Wody Polskie. W tym roku myślę, że jedną z ważniejszych inwestycji są stopnie wodne, czy Siarzewo, jeżeli chodzi o Wisłę, ta inwestycja jest rozpoczęta. Jeżeli chodzi o Odrę, projektowanie 2 stopni wodnych, Lubiąż i Ścinawa. Pośród tych dużych inwestycji znajduje się też realizacja projektu Kąty - Myscowa, do którego przejdę potem. Zbiornik Wielowieś Klasztorna, Niepołomice, odbudowa Zalewu Zębożyckiego, różne inwestycje związane z przebudową jazów i śluz i innych obiektów wodnych. To jeżeli chodzi o tą część
część inwestycyjną. W programie są 94 inwestycje na łączną kwotę około 10 miliardów. Dodatkowo jeszcze mamy 67 propozycji samorządowych, które są w trakcie konsultacji mniejszych inwestycji, głównie średnich zbiorników retencyjnych. To wszystko połączone jest z programem renaturyzacji rzek i ekosystemów mokradłowych. Przeprowadziliśmy taki dobry program pilotażowy z WWF-em renaturyzacji Białej Tarnawskiej. Ten kierunek renaturyzacji też chcemy kontynuować. Jednocześnie tworzenie retencji na terenach leśnych, zalesienia, zadrzewiania, retencja glebowa, odtworzenie stawów hodowlanych i te wszystkie działania, które Ministerstwo Rolnictwa też podejmuje w programie rozwoju obszarów wiejskich. Został uruchomiony program budowy małych zbiorników i studni. Z naszej strony jest to program bez decyzji wodnoprawnej na zgłoszenie wodnoprawne, który ułatwia realizację tej mikro i małej retencji na terenach wiejskich. Jeżeli chodzi o źródła finansowania tego programu, część z tych inwestycji ma już zabezpieczenie w środkach rządowych, w środkach pożyczki Banku Światowego czy też programu operacyjnego po ISiU. I w kolejnej perspektywie konsekwentnie będziemy te inwestycje też wpisywać w różne źródła finansowania. Niezwykle ważną inwestycją na mapie tego programu jest zbiornik Kąty Myscowa, rzeczywiście przez lata obiecywany i omawiany bez realizacji. I tutaj też kolejna dobra wiadomość. Ten zbiornik to jest zbiornik bardzo wielofunkcyjny, bo i retencyjny, i przeciwpowodziowy, i przeciwsuszowy, niezwykle ważny. Około 20 jednostek samorządowych jest w bezpośrednim zasięgu. Możemy sobie wyobrazić, ilu mieszkańców też na tym terenie. 65 milionów metrów sześciennych pojemność, czyli wielki zbiornik nawet w kontekście wyobraźni i funkcjonowania. Pojemność powodziowa 19 milionów metrów sześciennych. No i też duże koszty, bo to jest około miliarda złotych całość tej inwestycji. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie dynamicznie podszedł do tej inwestycji. Przede wszystkim brakowało tej dokumentacji projektowej, która też uniemożliwiała korzystanie ze źródeł finansowania. W 2018 przystąpiono do przygotowania pierwszej fazy dokumentacji, przede wszystkim dokumentacji środowiskowej. Ta pierwsza faza, już mamy wybranego wykonawcę, w trzecim kwartale tego roku będziemy mieli przygotowaną dokumentację środowiskową i równolegle prowadzimy pozostałe procesy, bo to jest zbiornik też z dużym wpływem na urbanistykę i na mieszkańców. Prowadzimy dialog z mieszkańcami, rozpoczęliśmy konsultacje, by dobrze przygotować program ewentualnych przesiedleń, przede wszystkim w czasie zbiornika, bo takie na pewno będą konieczne. Jednocześnie też czynimy starania, żeby wpisać ten konkretny zbiornik w kolejną perspektywę finansowania programu operacyjnego, bez względu na to, jak on się będzie nazywał, natomiast odpowiednik programu operacyjnego aktualnego po ISiA. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani minister. Czyli idzie w dobrą stronę, jednym słowem. Pani poseł Maria Kurowska, proszę bardzo. Szanowny panie marszałku, szanowna pani minister, szanowni państwo. Z wielką radością wysłuchałam tej informacji od pani minister, że wszystko idzie w dobrym kierunku, ponieważ sama kiedyś przeżyłam, co to jest susza i co to jest powódź, gdy byłam burmistrzem miasta Jasła, które najwyżej cierpi na tym braku tego zbiornika, jeżeli chodzi o południową Polskę. W 2007 roku była wielka susza, kiedy w mieście zaczęło brakować, w mieście Jaśle, brakować wody i po prostu była rozpacz, bo skąd woda. Natomiast w 2010 roku przecież przeżyliśmy powódź tysiąclecia i również tutaj musiałam brać udział w tym dramacie ludzkim. Zatem pani minister, bardzo proszę, aby czuwać nad tą inwestycją, aby ta inwestycja rzeczywiście się rozwijała, bo oczekują nie tylko mieszkańcy właśnie Jasła, Dębicy, bo wszyscy są nad tą samą rzeką Mielca i pozyskują wodę do picia z tej rzeki, ale oczekują również mieszkańcy, którzy od 100 lat, proszę państwa, są projekty. Koledzy mi mówili, że od 50. Od 100 lat są projekty budowy tego zbiornika, czyli nasza niepodległa już wiedziała, jak ten zbiornik jest potrzebny, a tymczasem tyle czasu zeszło. Myślę, że rząd Zjednoczonej Prawicy dokona tego, na co czekamy już 100 lat. Dziękuję. Dziękuję pani poseł. Czy pani minister chce poczuwać trochę jeszcze?
Chciałam powiedzieć, że dziękuję za ten głos poparcia i obiecujemy we współpracy z panią poseł, ale też i z pozostałymi osobami, bo tutaj zainteresowanych tym projektem nie brakuje, pełną współpracę i realizację zgodnie z harmonogramem. Dziękuję. Dziękuję serdecznie.